tym pierwszym przeżywamy fakt przyjścia na świat Zbawiciela, tak jak to widzieli Żydzi, przyjście Mesjasza. A potem dowiadujemy się poprzez fakt objawienia, że ten Zbawiciel pragnie ogarnąć całą ludzkość, całą rzeczywistość. To można by rzec takie Boże Narodzenie dla ludów pogańskich. Patrząc z tej perspektywy, to my jesteśmy potomkami narodów czy ludów pogańskich. Więc dla nas ten dzień był ważniejszy, prawda, że my jesteśmy z tych rodów, z tej linii, która dowiedziała się o przychodzącym Zbawicielu i jego intencji. Właśnie życzenia zapragnijmy mocno, aby Pan Jezus rozszerzał nasze serca, byśmy byli w dzisiejszym świecie takim bardzo wychłodzonym i pretensjonalnym i też takim, powiedziałbym, bardzo niewybrednym, żebyśmy mieli więcej miłości jeden do drugiego, do Pana Boga i też umieli skutecznie przekształcać ten świat. Panie Boże, spraw, abyśmy dzieląc się tym chlebem, który jest symbolem naszego Zbawiciela, którego nam dałeś, posłałeś na świat. Spraw, abyśmy dzieląc się chlebem, dzielili się miłością, dobrocią, przebaczeniem, łaskawością, pokojem, a więc tym wszystkim, co od Ciebie pochodzi. Niech miłość zwycięża, niech dobro zwycięża, niech Bóg zwycięża w nas i w całym świecie, w imię Ojca i Syna.